W tym filmie widzowie zagrałem z najlepszym graczem BoxPvP rapy.pl. Z nikim innym jak z graczem o niku Rydzuś. Jak wyszło, oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Zrobiliśmy parę ciekawych fragów. Rydzuś powiedział parę ciekawostek, jak być lepszym graczem. Robimy konkurs na 300 tysięcy. Zostaw lajka, suba, w komentarzu swój nick z Minecrafta. 400 łapy w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. A przed chwilą chciałem was zaprosić na mój serwer bankmc.pl, gdzie na trybie BoxPvP gra 160 osób aktualnie. Jest to odebrania darmowa ranga VIP poprzez ukośnik odbierz VIP-a, dlatego warto jest zacząć rozgrywkę teraz, gdzie dodatkowo jest super weekend, gdzie przy doładowaniu VPN-ów na /itemshop dostajecie plus 20% za darmo. Dodatkowo nasz tryb Kit PvP, tryb, na którym nauczycie się PvP, gdzie jesteście zamknięci w malutkim kwadracie i musicie się bić z innymi graczami właśnie w takim miejscu i w taki sposób właśnie można robić sobie fragi. Wbijaj na serwer, widzimy się na bankmc.pl. Dzisiaj widzowie duo, zagrałem duo z Rydzusiem, z osobą, która aktualnie ma top 2, no i często miała top 1. Aktualnie Turbo Ferrari jest top 1, ale no i tak, popytałem go o parę ciekawych rzeczy. Gościu dopiero co wstał, więc był zamulony równo, ale i tak uważam, że fajnie wyszło. Wiele ciekawych killi zrobiliśmy, ale to zaraz wam wszystko opowiem. Zostawcie lajka, suba, w komentarzu swój nick z Minecrafta. Tu się pojawia osoba, która wygrała 300 koła z ostatniego odcinka. Gratulacje, kasę masz już na koncie. No i co do mojego ekwipunku, nic się totalnie nie zmieniło. Cały czas mam tam 4-5 rapy boksów, wszystko tak jak było, tak jest. No i powoli, ale to powoli, tak jak mówiłem, zbieram sobie na tą runę siły. I tak jak wczoraj narzekałem na to, że runy siły aktualnie cenowo są mocno przesadzone, no bo tam po 5-6 milionów. I co to w ogóle jest? Chciałem się zapytać. No to mówiliście, że ceny są adekwatne do tego, jak rynek ustala. No i może coś w tym jest, faktycznie. Więc no, nie ma co narzekać, trzeba po prostu zbierać i zarabiać na runki i trudno. Ale ciekawi mnie właśnie, co to jest. Dowiedziałem się, że było jakieś kopiowanie rynku, że rynek był wyłączony i nie mam zielonego, co to jest. No co to jest, widzowie? Wytłumaczcie mi to. Siła, która jest posiadana przez 5 osób o różnych cenach. Podobno ten rynek był jakoś wyłączony. Wydarzyła się jakaś nieciekawa sytuacja. Chciałbym poznać opinię administracji na ten temat, co to się dokładnie wydarzyło, ale nie wiem. Napisałem do nich, może mi powiedzą, jak mi nie powiedzą, no to trudno, to nie wiem. Ale jak ktoś wie, no to może napisać w komentarzu, bo sytuacja jest bardzo, ale to bardzo interesująca. Więc no tyle, co chciałem powiedzieć. Lecimy chyba właśnie duo z Rydzusiem. Witam widzowie, jesteśmy z Rydzusiem. Top 2 aktualnie na BoxPvP rapy.pl. Czy to twoje największe osiągnięcie życiowe? Nie, miałem top 1. A dlaczego Turbo Ferrari jest przed tobą? Co poszło nie tak i dlaczego? I kiedy to się zmieni? Pewnie się nie zmieni, a dlatego, że on gra milion razy więcej ode mnie. A ja trochę przystałem. Dlaczego? Dlaczego przystałem? O, jest Bank MC. Pozdro. O to chodzi, widzowie. Jeśli ty nie zacząłeś, bij na Bank MC, odbierz darmowego VIP-a na start i lecimy. Zagramy duo z Rydzusiem. No, człowiek legenda, przez którą odechciało mi się grać przez jakieś 2 miesiące na serwerze, bo nie mogłem wejść na strefę bez elek, bo mi dokuczał. I to było nie fajne z twojej strony. No, jakoś trzeba sobie radzić. Dawaj na tego. Na strefy, gdzie się itów nie traci, się poklepiemy jakoś. Ja oczywiście domyślam się, że masz perk siły na maksa, osłabienia też na maksa i w ogóle wszystkie perki na maksa, bo zbijasz gościa na parę hitów, tak? No, powiedzmy, że mam wszystko na maksa. A to czego nie masz? Zakrętki, trucizny. Zakrętki? No, runy off. Ja pierdzielę. I dlaczego ty się bijesz z tym, z amuletem szybkości, a nie z strężem? No mam siłkę 1 z tej potki nieskończonej. No jak widzisz, no nie potrzebuję siłki 2, żeby. Ale jakiej potki nieskończonej? O, za plus 104 dostałem. Jakiej nieskończonej potki? No, była nieskończona potka w evencie, gdzie była róża i jak się wypiło, to ma się siłkę na nieskończony czas. Aha, coś jakiego było, nawet nie miałem pojęcia. A, no to szczerze, no to spoko w sumie. No i sobie latam z amuletem, no i mam siłkę 1, no i... jest git. Jak ktoś lepsze się zdarzy, to sobie zmienię na siłkę 2 i lecę dalej. Okej. A to teraz to ja widzę, że ty sobie wchodzisz i no zabijasz jak chcesz. Nadajesz osłabienie i gościu nie ma jakichkolwiek szans z tobą. Trochę tak jest. Czyli czujesz się, jakby nie było wyzwań aktualnie dla ciebie. Wchodzisz i po prostu robisz kille. Tak jak z każdym. Mhm. To dlaczego nie masz top 1? A, bo Turbo Ferrari gra więcej niż ty. Nie wiem, no on sobie wbił, nie wiem, z 6000 punktów stojąc na strefie eventowej zabił steelów, no. A ty tak nie robisz? No, nie gram tyle teraz już.
Nie chce mi się trochę. Dobra, ja tu wjeżdżam i ja chociaż jakiegoś fraga bym sobie zrobił. No to w jakiś sposób zarobiłeś? Kopiesz nocki czy nie kopiesz nocek? Czy teraz jak już masz wszystko wbite na full, to rekreacyjnie pykasz? Ja nigdy już nie... Nigdy nie kopałem nocek. Okej. Zawsze bijąc się zdobywałem itemy zabijając typów. I zabijając typów takich lepszych to się dorobiłem. A runki siłki skupowałeś z rynku czy losowałeś? Czy jak to robiłeś zazwyczaj? To zależy od mojego humoru, ale... Jak miałem z dwie wylosowane, też sobie kupowałem pewnie. Okay. No, ale ostatnio losowałem sobie 20 runek. Nie wiem, co robić z kaską, to nie, 3 siłki mi poleciały. To przyjemniej, tak. Też drugie pytanie, czemu nie masz klanu? Mieliśmy klan Kaczka i postanowiliśmy sobie odsunąć. Nie wiem, mieliśmy 17 koła ranku klanowego. Aha, i tak po prostu i tyle, czaję. I za każdego takiego killa, ej, plus 75 dostałeś, to chyba jakoś szczególnie dużo, jak na to, że masz 25 tysięcy rankingu. Coś chyba musiał mieć. No to nie, no to szczerze, faktycznie, jakbyś po prostu poświęcił trochę więcej czasu takiej nudnej grania, zabijania tych steelów tutaj, to top 1 na spokojnie byś miał, no. Dobra, chciałbym sobie na przykład tego ziomka zabić, ale na pewno nie jestem w stanie nic mu zrobić. Nie mam wbitego tego osłabienia, przez co wydaje mi się, że to osłabienie gra główną rolę teraz. Także jak bijesz to podświetlenie, to naprawdę 2-3 hity i ziomal nie żyje? Jak się już ma te lepsze itemy, to gra opiera się na tym osłabieniu. Nie da się zabić typa bez osłabienia. No. Też jak właśnie uważam, że to osłabienie jest giga mocarne, a cenowo wcale nie jest aż takie drogie w porównaniu do odporności czy do właśnie siłki, nie? I co, jakieś rapy, boksy pewnie trzymasz czy nic? Czy wszystko wydajesz sobie na losowanie run for fun? No, wydawałem na rapy, boksy, uzbierałem 10, to w nocy ze Szpikiem i z Kaczką otworzyliśmy 40 rapy, boksów. Teraz, ta? Na tej aktualizacji, wczoraj. Ta? Wczoraj. Wczoraj. Tak po prostu, żeby rozwalić kasę, no bo się nie opłaca. No, tak po prostu, bo nam się nudziło. Jezu, tutaj ziomkowi, kurde, buty zaraz padną i zamiast oddać killa, to nie wiem, on zaraz, nie wiem, seta sobie zniszczy tylko. Rap się nie zwróci, bo to już za późno jest czas, żeby otwierać rapy boksy. Nie, ja ogólnie zauważyłem tak, że te rapy boksy to się opłaca otwierać tylko w dzień update'u, nie? Że już potem to obojętnie, kiedy byś to otwierał, to już się tak średnio to opłaca. Zależy od ludzi. W jakim sensie? Drugi dzień da się, no jak sobie ceny zrobią, to ludzie zmieniają ten rynek, no nikt inny. No tak, no tak. Zmieniają administrację tylko wtedy, jak jest boost ekonomia, tak? To ludzie to podwyższają bez sensu. No dobra, a druga pytanie. Jak uważasz, czy osoba, która teraz by zaczynała na rapach bez wydawania pieniędzy, jest w stanie cokolwiek osiągnąć? Czy raczej jest to totalnie niemożliwe? No... Ciężko, wydaje mi się, no. Choć mamy jednego osobnika, który w tym tygodniu wbił full perki, no, kupując tylko rangę z rapy boksu. No, ale miał tak naprawdę kolegów przy sobie, którzy są, no, wystakowani na maksa, nie? No, tak, to jest dokładnie. No, to też. Różnicę robi niesamowitą, na pewno. Jak sam się zacznie grać, to praktycznie niemożliwe. Dlatego widzowie, po prostu, jak chcecie osiągnąć coś na rapikach, no trzeba mieć dobrych kolegów, nie? Którzy tutaj dlatego pomogą. Zapraszamy do klanu Borsuk, Stack Fragmentów i macie klan. Stack Fragmentów? O, no taka cena promocyjna za Stack Fragmentów tylko do klanu Borsuk, no aż kurczę, ja jakbym miał, to bym się zastanowił, czy może by nie dołączyć, nie? Za taką kwotę. Fajnie, kurde, Stack Fragmencików. No, Alexo Gaming, kilka oda, fragmencik dał, oczywiście, że nie. No, ziomal sobie wylogował się na strefie, gdzie itemów się nie traci, no nie będzie ryzykował utraty rankingiem. Ja bym chciał zabić kogoś, gdzie mielibyśmy jakieś itemy z tego zabójstwa. To byłoby fajne. Na strefie bez Alex się ludzie biją, czy jak dodali tą strefę, gdzie itemów się nie traci, to ona przejęła jakby główne skrzypce? Przejęła i biją się tylko jak, nie wiem, ktoś tam idzie 1v1, albo jak są Steve'ki, które są chcą sobie pokopać. No, ja sobie wejdę w strefę normalną i ciekawe, czy kogoś tutaj się spotka, czy raczej szanse są znikome. No, generatory jak stały, tak stoją. Nie wiem, nie podoba mi się ta strefa ogólnie. Pamiętam, że tam ta wcześniejsza, pierwsza, no była 3 razy fajniejsza. Dla mnie nie. No, dla mnie, dla osoby, która była atakowana przez wiele osób i miała możliwość wyjścia, no z tamtej było łatwiej wyjść, o wiele łatwiej. Plus jeszcze ta odporność była taka, gdzie nawalało cię i stawiałeś te kopy pod siebie. Tak, bugować się kopałem i wychodzić, teraz ten mecz się zmienił. No, no, no. Teraz wystarczy ci auto totem i zawsze nie zginiesz. Dobra, mamy killa. Ale kurde, ludzie trapują sobie. Ty jak trapowałeś też przed wejściem na strefę eventową? No, czasami się zdarzy. I co, dało to jakąś ten radę? Dało? Wydropiłeś jakiegoś tema, czy raczej nie? Ciężko jest tak zdobyć, nie wiem. Ja też nie gram, ale jak ludzie ode mnie grali, to naprawdę sporo się dorobili.
Ile grasz, tyle masz tak naprawdę. To jest... Ktoś będzie grał 2-4 na 7, to ciężko nie myśli temu. Jak się już coś ma. I tu jest mapa rozkopana, czy o co tu chodzi? Jezu, jak ja tych kobłebiarzy nienawidzę, jak stawiają te koby na siebie i co takiemu zrobisz? No gościu i tak umrze? O, i tak umarł, ale no musiał postawić kobików. Mamy, plus 28. Oczywiście fragment kosmosu wypadł, to mnie najbardziej cieszy. Jak fragmencika dostanę za killa, to już uważam, że to jest udany kill. Dobra, niech ten ziomal jeszcze odda za jakieś plus 20, plus 15. I też fragment, idealnie, super. Zrzuci cię i tyle będzie. Nie. Ja pierdziele, to jest zagranie właśnie, jak top jeden gracz. O, zabiłem jednego ziomeczka, który bił innego i teraz jeszcze tutaj na szybko, idealnie. I dwa kilo, szybkie plus 30 ranku. A ten dalej bez seta ucieka, niesamowite. Dalej mamy, i jeszcze koba postawi, na sam koniec, żeby nie było za łatwo. Ale wyjął, kolejne totem nieśmiertelności, po całym shulkerze, jest, nie, dalej, dalej. No masz, man. Nie, ja się plączę o swoje nogi, jakiś ziomal skajesi jeszcze. No na bezczelnego wszedł, nie? I dobra, mój chociaż, tyle, taki plus całej sytuacji, plus 14. Trzeba. Nie, no na 100% tu ludzie na tych autototemach grają, bo to nie chce mi się wierzyć, że tak dużo ludzi tak totem za totemem zmienia sobie, bez najmniejszego problemu. A bo ja po prostu jestem gównem. Opinia? Dokładnie. Dużo ludzi gra na autototemie i ty jesteś gównem, wszystko się zgadza. Niemiło mi powiedziałeś. Przepraszam, to można wyciąć. No i oczywiście, ty zabiłeś? O, nie. No oczywiście, że tak, no, inaczej nie mogło się skończyć. Ale tego zabiłem, plus 30 oddał i też fragment kosmosu, więc bardzo jestem już zadowolony. Nie, no to szczerze zazdroszę ci takiego grania. Full perki, wszystko wyrąbane tak naprawdę. Tak na tym boksiku się możesz czuć po prostu jak na takim kit PvP. Biegasz sobie i po prostu zabijasz wszystkich i dręczysz bobasu. Trochę polegający serwer na tym samym sposobie grania. Wymaksuj się i graj. No to prawda. No dobra, Rydzuś, bardzo ci dziękuję za te piękne duo. To moje najlepsze momenty grania na tym serwerze były, tak szczerze. Te 15 minut z tobą nauczyło mnie wiele rzeczy. Dziękuję ci, że się zgodziłeś. Życzę ci top 1. No, jak będzie mi się chciało, to może jeszcze wpiję.